Dlaczego warto badać fizyczne właściwości gleby przed siewem? Gleba jest fundamentem pracy rolnika i źródłem jego zarobku. Znając jej budowę i zarządzając właściwościami, można utrzymać wysoką żyzność i uzyskać dobre plony. Ważne jest, aby przed siewem zbadać jej fizyczne właściwości. Gleba składa się z różnych elementów, których odpowiedni stan wpływa na plony. Kluczowa jest struktura gruzełkowata, zawartość próchnicy oraz rodzaj gleby i obecność organizmów takich jak dżdżownice. Aby ocenić stan gleby, warto wykonać analizę profilu glebowego. W tym celu należy wykopać 3 dołki o głębokości 30 cm w miejscu wskazującym na słabą jakość gleby, w miejscu sprzyjającym dla roślin oraz w nienaruszonym miejscu przez uprawy. W wykopanym dołku powstanie profil budowy gleby. Zrób mu zdjęcie i przeanalizuj strukturę ziemi. Zwróć uwagę na wielkość agregatów glebowych, szczególnie w wyższej warstwie. Agregaty powinny mieć do 5 cm. Dzięki temu do roślin będzie dostarczana odpowiednia ilość wody. Sprawdź także strukturę gruzełkowatą. Jeśli jej nie widzisz, gleba jest zbyt wysuszona. Zbadaj korzenie roślin. Jeśli rozchodzą się na boki lub idą w górę, gleba jest zagęszczona na tej głębokości. Poszukaj podeszwy płużnej lub cienkiej zagęszczonej warstwy. Dobra gleba powinna mieć również pory, gdzie gromadzi się woda i powietrze. Penetrometr pozwala określić głębokość podeszwy płużnej, co pomaga w odpowiednim dostosowaniu działań agrotechnicznych. Kolejną metodą jest zrzucenie gleby z wysokości 1 metra. Zbita ziemia rozsypie się na mniejsze kawałki. Ilość cząstek przylegających do korzenia będzie świadczyć o zdolności gleby do przyswajania wody. Warto także przeprowadzić tzw. slamp test. Polega on na umieszczeniu próbki gleby w sitku zanurzonym w wodzie. Gleba o stabilnej strukturze pozostanie nienaruszona, natomiast niestabilna rozpuści się. Ocenę uziarnienia gleby można przeprowadzić przez rolowanie próbki między palcami, co pozwala rozpoznać rodzaj gleby – piaszczystą, gliniastą lub pyłową. Obecność dżdżownic w glebie świadczy o jej żyzności. Ich liczebność można sprawdzić wykopując dołki i licząc je w próbkach gleby. Badanie zawartości próchnicy w glebie można przeprowadzić w laboratorium. Próchnica wpływa na zdolność gleby do magazynowania wody i składników odżywczych. Najlepiej wykonywać takie badania po żniwach przed nawożeniem. Zaleca się badania co 4 lata, choć zmiany klimatyczne mogą wymagać częstszych analiz. Po przeprowadzeniu badań można wdrożyć odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Dla gleby piaszczystej należy ograniczyć wiosenną uprawę i dodać substancje organiczne. Gleby pyłowe wymagają wałów doprawiających, a gleby gliniaste mogą potrzebować rezygnacji z tradycyjnej orki i potrzebę stosowania głębosza. Aby zwiększyć ilość próchnicy, warto dodać materię organiczną, np. słomę i resztki roślinne. Badanie gleby pomaga zoptymalizować działania rolnicze i poprawić jakość plonów. Jeśli jesteś ciekaw kolejnych przydatnych informacji lub zmagasz się z problemami w uprawie, zapraszamy Cię na naszego bloga dostępnego pod adresem rolmako.pl/blog, gdzie wyjaśnimy wszystkie potrzebne kwestie do uzyskania jak najlepszych wyników.